Witam widzów kanału Zielonego. Jesteśmy w Opatowie, w gabinecie wójta gminy Opatów, pana Bogdana Sośniaka. Chciałem zadać takie pytanie, bo na ostatniej sesji Rady Gminy jednym z punktów było przegłosowanie przez Radę wypuszczenia obligacji gminnych. Jakie są powody akurat tego, aby taką drogę, no bo jest to jednak związane z realizacją budżetu, wybrać? Znaczy głównym podstawowym powodem to są uwarunkowania wynikające z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Taki słynny w naszym żargonie wskaźnik zadłużenia, który w sposób, jak my oceniamy, trochę sztuczny blokuje pewne poczynania gmin, jeżeli chodzi o bieżące finansowanie lub prefinansowanie głównie inwestycji. Trudno tu mówić o szczegółach, jak się ten wskaźnik wylicza, natomiast generalnie blokuje on pewne działania gminy związane choćby z takim przypadkiem, jakim my tu mamy ostatnio do czynienia, czyli budujemy kanalizację z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Janowicach Małych. I zasadą instytucji dofinansowującej jest to, że gmina musi najpierw zapłacić wykonawcy po wykonaniu zadania, a dopiero potem dostaje zwrot przyrzeczonych środków dotacyjnych. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że na tą część chociażby związaną z tą umową dotacyjną, czyli z tą wielkością dotacji, gmina musi brać kredyt bądź środki własne angażować. Jeżeli tych środków własnych brakuje, a często brakuje, bo takie inwestycje kosztują dość sporo, no stajemy przed dylematem zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu. Ten kredyt jest traktowany jak każdy inny kredyt, jak każde inne zadłużenie gminy bankowe czy funduszowe. W związku z tym dochodzimy do granicy właśnie liczonej tym wskaźnikiem z ustawy o finansach publicznych, że gmina nie mogłaby po prostu tego kredytu wziąć, bo ten wskaźnik przekracza, czy nie jest spełniony. Natomiast to nowe narzędzie, jakie się pojawiło finansowe w postaci obligacji, pozwala to jak gdyby sprostać temu zadaniu w taki sposób, że wielkość finansowa, wielkość do budżetu, która wpłynie w postaci obligacji, nie jest traktowana jako kredyt. Ona nie wchodzi w to zadłużenie. W związku z czym jest to pseudokredyt, ale inaczej traktowany, jeżeli chodzi do inaczej traktowany właśnie tym wskaźnikiem. Trudno tu mówić o jakimś obejściu ustawy, bo to nie o to chodzi, tylko to pozwala no, po prostu prowadzić płynnie inwestycje, a szczególnie te, które wymagają prefinansowania, zanim dostajemy dotacje. A większość tych unijnych dotacji jest tak skonstruowana, że gmina najpierw musi wydać środki własne, dopiero potem dostaje zwrot. To tak przychodzi mi do głowy, bo jest to jednak narzędzie, które przy jakimś tam niekoniecznie przemyślanym podejściu, choćby nawet rady, może spowodować, że gmina zadłuży się jeszcze bardziej niż powinna i tutaj jest pewne ryzyko i tutaj trzeba liczyć chyba też na rozsądek, bo tak mi się wydaje, że... Tu liczymy na rozsądek radnych, ale też na uczciwość rządzących, tak to powiem, w gminie. My tą wymaganą, czy tą bezwzględną wielkość tego pieniądza emitowanego w postaci obligacji przeznaczamy na inwestycje. Czyli to nie jest pokrywanie, głównie spowodowane tym, żeby jakieś bieżące wydatki czy bieżące zadłużenia z tego pokrywać, acz to się w tym całym, w całej gospodarce finansowej gminy też się zdarza, no bo rok budżetowy trwa od stycznia do grudnia. My musimy tą płynność finansową utrzymywać cały czas, a inwestycje i kolejne transze wypłacane wykonawcom są różne, także tutaj się to robi. Natomiast myśmy to przedstawili, myślę, bardzo uczciwie radnym, zresztą kilka spotkań odbytych i możliwość zadawania pytań, szczegóły, na co te pieniądze pójdą. To nie jest też tak, że zadeklarowana wielkość emisji idzie od razu jednym rzutem. To są etapy. To, co jest nam potrzebne, po prostu
korzystamy z tego pieniądza. Czyli jednym słowem trzeba powiedzieć, że rozsądek Rady i organu wykonawczego musi gwarantować to, że te fundusze, te środki, które się pojawią, nie będą w jakiś sposób przetrawione. Przetrawione źle, przetrawione. Dobrze, to jest ten jeden temat, który dzisiaj chciałem zapytać. Tak zupełnie przy okazji, temat, który wyniknął z tej rozmowy, to sprawa kanalizacji, na którą poszły i idą pieniądze gminy. Proszę powiedzieć, w jakim mniej więcej etapie jest gmina, jeśli chodzi o realizację kanalizacji? Daleko jeszcze do końca, czy te warunki gminy są już bliżej niż dalej do spełnienia? Bo ten etap, to rozumiem, że jest jednym z etapów, ale są pewnie jeszcze inne, które trzeba wykonać i zbliża się termin ten, który nam Unia narzuca. Jak wy sądzi, czy uda się, czy się nie uda? Jeżeli się nie uda, to czy będą jakieś kary, czy raczej pomoce ze strony Warszawy, czy innych funduszy? Mogę powiedzieć tak, że myśmy, przystępując do opracowania tzw. aglomeracji ściekowych, które są elementem składowym Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków i takim bezwzględnym minimum, które trzeba wykonać, założyli sobie tą aglomerację ściekową w oparciu o dwie zlewnie ściekowe, czyli opatów i budowa oczyszczalni. Budowa od podstaw, oczyszczalnia i kanalizacja w Opatowie, Iwanowicach Małych, Iwanowicach Dużych i małych fragmentów Wilkowiecka. I druga część, druga aglomeracja to jest w oparciu o oczyszczalnię zakładu Maskpol Konieczki, który z nami sąsiaduje w miejscowości Złochowice. Ten etap mamy już za sobą, tam jest wykonany. Natomiast tu, w tej aglomeracji opatowskiej, udało się skorzystać z regionalnego programu operacyjnego i w 2011 roku w połowie rozpoczęliśmy budowę i oczyszczalni, i kanalizacji w Opatowie, zakończonej w ubiegłym roku jesienią. Teraz kontynuujemy drugi etap tej opatowskiej zlewni w Iwanowicach Małych. I mamy zagwarantowane środki w tak zwanych regionalnych inwestycjach terytorialnych, gdzie procedury konkursowe nie obowiązują i tu będzie realizowana inwestycja w Iwanowicach Dużych. Zrobiliśmy korektę tej wielkości, tej naszej aglomeracji ściekowej, dlatego że niestety życie pokazuje, że trudno jest planować dokładnie w czasie inwestycje, jeżeli my musimy startować w procedurach konkursowych. Co pokazał przypadek Opatowa. Myśmy dopiero środki na Opatów dostali w drugim rozdaniu, czyli straciliśmy 5 lat. Czekaliśmy 5 lat na to, żeby nas ktoś wspomógł z zewnątrz. Niestety te inwestycje są tak kosztowne, że budżet gminy tego w żaden sposób nie udźwignie. Natomiast trudno też wszystkie inwestycje opierać o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, mimo że są preferencyjne, że są w części umarzalne, ale jednak zostaje część do spłaty. Natomiast regionalne programy operacyjne dają ten bonus, że dofinansowanie często sięga do 85%, dofinansowanie żywe. Także tutaj oddech dla budżetu jest zdecydowanie lepszy. Taką korektę, żeśmy złożyli teraz na koniec lipca, myślę, że jeżeli nic się nie zadzieje w naszym państwie, jeżeli chodzi o rozdział tych środków z nowego rozdania, to w roku 2015 powinniśmy rozpocząć Iwanowice Duże i wtedy jak gdyby wypełniamy to, co żeśmy sobie założyli w ramach tej wyznaczonej aglomeracji ściekowej. Rozumiem. Już tak na koniec, żeby nie przedłużać, bo wiem, że czas napięty dzisiaj. Mamy za chwilę 1 września, czyli ten moment, kiedy znowu wypełnią się szkoły. Na pewno szkoły są przygotowane, bo to tak zazwyczaj jest, że przez wakacje się wszystkie te, nie niedociągnięcia, ale poprawki, które trzeba zrobić, się robi. Bardziej bym chciał zapytać, jak wygląda sytuacja ta znów finansowa, bo ona najbardziej uderza w gminie ostatnio, kiedy ta subwencja, która jest z Warszawy, nie wystarcza na to, żeby utrzymać w pełni cały stan kadry. Znaczy, muszę powiedzieć, że akurat te wakacje były dość takie przyjemne dla oświaty z dwóch powodów. Po pierwsze, zrealizowano zaplanowane drobne remonty w szkołach, które się zawsze odbywają. Malowanie sal, porządkowanie terenu, często wspomagane też środkami Rady Rodziców.
ale tutaj realizowaliśmy dość duży program, który bardzo dobrze będzie widać, czy już jest widoczny. To jest modernizacja oddziałów przedszkolnych w całej gminie. W 5 oddziałach przedszkolnych naszych szkół publicznych zostały wykonane modernizacje polegające na dostosowaniu sanitariatu dla potrzeb tych najmniejszych naszych dzieciaków z oddziału przedszkolnego. Zostały zakupione sprzęty do infrastruktury tej takiej, komputery, tablice multimedialne, aparaty fotograficzne. Czyli na miarę czasów. Na miarę czasów, ale najważniejszą fajną rzeczą jest to, że wzbogacono albo wręcz doposażono od nowa place zabaw. To był też projekt unijny, wart około 500 000 złotych dla tych naszych wszystkich oddziałów, bez udziału własnego gminy, co tym bardziej cieszy. Także raczej ten wrzesień tego roku, nowego roku szkolnego, powinien być przyjemny w każdej szkole. No to oby tylko się zakończył przyjemnie w budżecie również, bo to zazwyczaj no, na koniec... No, bywa różnie. Natomiast oświata chyba w każdej gminie ma ten priorytet finansowania i czasami często rezygnuje się z innych drobnych zadań po to, żeby sprostać wymogom, jakie niestety stawia tutaj wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych. Ja już będę dziękował dzisiaj. To była pierwsza, ale na pewno nie ostatnia nasza rozmowa. Będę się, przynajmniej będę starał się pojawiać tutaj jak najczęściej. Jeśli będą jakieś kolejne pytania, to na pewno je postaram się odpowiednio zadać, tak żeby wyjaśnić naszym widzom, czytelnikom portalu kanałzielony.pl. Za dzisiaj dziękuję, dziękuję i również. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.